Podcast zawiera Lokowanie Marki. Do wysłuchania podcastu zaprasza Ersted, globalny lider morskiej energetyki wiatrowej. Energia z morza, tak brzmi tytuł trzyodcinkowego podcastu, w którym rozmawiamy sobie o temacie nowym, stosunkowo mało znanym w Polsce, to jest temat morskich farm wiatrowych. Rozmawialiśmy już o tym, jak się buduje takie farmy, czym tak na dobrą sprawę są, kiedy zaczną w Polsce działać, a dzisiaj porozmawiamy o tym, Czym są partnerstwa technologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, również dla tych farm typowe? Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka do spraw rozwoju rynku Orsted Offshore Polska, to jest mój i Państwa dzisiejszy gość. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwo. I zacznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie. Czym są partnerstwa technologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju? I co mają wspólnego z morskimi farmami wiatrowymi? Morskie farmy wiatrowe to jest stosunkowo nowa technologia. Rozwija się 30 lat. To W sumie nie jest tak długo, jeśli popatrzymy na perspektywę ostatnich 200 lat epoki, prawda, rozwoju przemysłowego. I pokazuje, że te przeskoki technologiczne w ramach tej branży były i są możliwe właśnie dzięki partnerstwom. Pierwsze, myślę, takie dla nas szczególnie ważne partnerstwo, ono dotyczyło firmy Orsted, wcześniej Danish Oil and Gas i Rządu Danii, który wtedy zainwestował w rozwój zupełnie nowej technologii produkcji energii właśnie z morza, czy też z wiatru na morzu. Kolejne partnerstwo, też bardzo znane, pozwoliło firmie Siemens rozwinąć technologię produkcji większych turbin, i właśnie polegało na tym, że Orsted kupił. Bardzo duży wolumen tych turmin, zanim one jeszcze powstały, czyli de facto zainwestował w to, żeby Siemens mógł rozwijać nową technologię. A dlaczego to jest dla was, dla was ważne, te partnerstwa? Bo jesteście dużą firmą, Orsted jest dużą firmą, wrażliwie działającą właściwie w skali międzynarodowej, w skali globalnej. Myślę, że myśmy się nauczyli, że ta współpraca jest ważna i wszyscy na niej korzystamy. Tamto partnerstwo, o którym wspomniałam, ono pozwoliło na rozwój i poprawę efektywności morskich turbin wiatrowych. Teraz, kiedy mamy bardzo wiele różnych wyzwań, Globalnych, przed, których, przed którymi stanęliśmy i które Orsted traktuje bardzo poważnie, czyli chociażby katastrofa klimatyczna, czy zagrożenia dla różnorodności biologicznej. Czyli mamy bardzo konkretne wyzwania i my stawiamy sobie bardzo konkretne cele, czyli na przykład neutralność klimatyczna i wiemy, że ona... Nie jest możliwa, nie osiągniemy jej jako firma bez współpracy, bo osiągnięcie tej neutralności to jest oczywiście nasza własna działalność, ale też cały nasz łańcuch dostaw, czyli wszystkie inne firmy, które z nami współpracują. I dla wielu z tych firm, na przykład, nie ma jeszcze technologii, które mogłyby im pomóc ograniczyć emisję czy do zera, a tym samym nam pomóc osiągnąć nasz cel, do którego się. Zobowiązaliśmy, więc trochę wydaje mi się, że ta, to wielkie wyzwanie i wielka przygoda transformacyjna, ona się nie wydarzy bez, bez partnerstw. I te partnerstwa dotyczą też współpracy z instytucjami na poziomie europejskim, na poziomie krajowym i regionalnym, i lokalnym, i, i innymi firmami w całym łańcuchu wartości. Zanim powiemy jeszcze więcej o tych szansach i korzyściach płynących z partnerstwa, ja bym zapytała Cię o historię Orsted, bo byliście kilkanaście lat temu firmą, która bazowała na paliwach kopalnych, a dzisiaj jesteście liderem właściwie, jeśli chodzi o przejście na tę zieloną energię. I myślę sobie, że wśród słuchaczy czy widzów jest na pewno wielu mm, też właścicieli biznesów czy osób prowadzących Firmy mniejsze lub większe, które chciałyby taką transformację u siebie przeprowadzić. Więc może opowiedz w kategoriach inspiracji, jak to wyglądało w Warsetycie. Jak to się udało? Czy było łatwo, czy było trudno? Czy zrobiliście to wszystko właśnie dzięki partnerstwom? No to jest w ogóle niezwykła historia o jakimś marzeniu kilku osób, potem o pewnej odwadze biznesowej odwadze takiego przywództwa żeby podejmować decyzje, które mogły być niepopularne. Czyli właśnie ten, o którym wspomniałam już, podmiot, Danish Oil and Gas, prawda, duński, firma, która opierała się absolutnie o paliwa kopalne w produkcji energii elektrycznej, postanowiła zaangażować się w projekt i, i, i z tego, co słyszymy opowieści właśnie w firmie, to było kilku, kilku marzycieli, którzy postanowili... W odpowiedzi na doniesienia nauki o wyzwaniach dla klimatu, o, o tym, że paliwa kopalne, spalanie paliw kopalnych prowadzi do podnoszenia się temperatury Ziemi, jeszcze pod koniec lat 80. właśnie mieli to marzenie stworzenia nowego źródła energii. I podobno pracowali w piwnicy i nikt ich nie traktował poważnie. O, no, jak wszyscy zaczynali w garażu. Garazy, oczywiście. No, i rzeczywiście jesteśmy 30 lat później, kiedy to jest dojrzała technologia. Żeby to się wydarzyło, no to szereg różnych decyzji musiał być podjętych. Od zbudowania tej pierwszej morskiej farmy wiatrowej w 1991, ale potem do decyzji już stricte biznesowej na poziomie właśnie już najwyższego managementu. Czyli podjęcie decyzji o odejściu od paliw kopalnych i transformacji rzeczywiście. Orset jest pierwszą i jedyną dotychczas firmą na świecie energetyczną, która dokonała takiej transformacji. Te wszystkie historie, które znamy, ja dołączyłam do firmy prawie 5 lat temu, ale nasi koledzy, koleżanki pracują tam często po kilkanaście już lat, więc ta ich pamięć sięga dalej. No to był proces długi i niełatwy. I jeszcze w tam właśnie około 2008-2012 roku wiele osób nie wierzyło, że do takiej transformacji dojdzie. Na początku to była bardzo jasna decyzja biznesowa i kierunek, który został wskazany na poziomie właśnie e, najwyższego managementu. I kiedy taka decyzja jest podjęta, to wtedy pojawia się w firmie taka przestrzeń, żeby każdy, kto e, wierzy, że to jest możliwe, mógł się zaangażować na rzecz tej idei. I pojawiły się nowe właśnie szanse biznesowe. Tutaj też dużą rolę odegrały i nadal odgrywają różne instrumenty, które rządy chociażby w Europie prowadziły, prawda, z jednej strony system ETS-u, który zaczął wyrównywać pewien poziom, czy też urealniać koszty produkcji energii z paliw kopalnych, pokazywać, prawda, że to jest coś, co... Powinno zostać objęte pewnym rodzajem opodatkowania, ponieważ my wszyscy jako społeczeństwo ponosimy potem koszty tej podnoszącej się temperatury na Ziemi, prawda? Czyli to, tutaj pojawiły się regulacje, instrumenty finansowe. Jednym z nich, tym, który w Polsce właśnie został zastosowany, był też ten kontrakt różnicowy, który pozwala inwestorom na zagwarantowanie. Pewnej stałej ceny. I tak samo rządowi. Czyli jest to pewne długoterminowe porozumienie pomiędzy rządem a inwestorami morskich farm wiatrowych. I tutaj już wiem, że o nim rozmawiałyście z Agatą, gdzie my jako inwestorzy możemy się zadeklarować do poniesienia kosztów, wiedząc, że w długim terminie to jest inwestycja, która jest normalnym produktem biznesowym, prawda, który się, się zwróci. I może też być finansowana ze środków zewnętrznych, bo na to też chociażby instytucje finansowe patrzą, czy jest to projekt biznesowy. I dzięki tym różnym instrumentom, to myślę, że też jest bardzo ważny element tych partnerstw, one nie są może oczywiste w tym kontekście, prawda, z tych partnerstw, z rządami czy, czy regulatorami, ale jednak to też jest partnerstwo w tym sensie, że słyszymy się nawzajem i rozumiemy nawzajem swoje ryzyka i potrzeby, i tworzymy takie środowisko. Biznesowe, które pozwala nam realizować skutecznie te projekty. A jak zaczyna się takie partnerstwo? Czy to jest inicjatywa, która wychodzi od Was, od firmy Orsted? Czy to jest, nie wiem, otwarty projekt, do którego mogą przystąpić przedstawiciele biznesu, poszczególne firmy, czy też startupy? No myślę, że każdy z tych projektów, które realizujemy, zaczynał się trochę w inny sposób. I te, o których wspominałam, z całym naszym łańcuchem wartości, czyli z firmami, które wiemy na przykład, że mają ogromny problem z ograniczeniem swoich emisji. czyli na przykład, ale, chciałyby. ale chciałyby i się deklarują. Że to zrobią. To taka, takie partnerstwo w naszym przypadku dotyczy szczególnie tych trudnych do dekarbonizacji sektorów, czyli frachtu morskiego albo sektora produkcji stali. I, i wiemy, że nie ma technologii jeszcze, które mogłyby pozwolić na, na to, żebyśmy się wszyscy razem zdekarbonizowali, więc wtedy to porozumienie jest. I tak, tak się stało zarówno właśnie z Merskiem na przykład, gdzie my zobowiązaliśmy się do stworzenia takiego zaplecza, które pozwoli Merskowi korzystać z tego nowego rodzaju paliw do ich statków, a oni budują całą flotę nową statków, które będą wykorzystywane również na potrzeby morskich właśnie farm wiatrowych i zasilane tym Paliwem. Czyli to jest takie partnerstwo technologiczne i finansowe, długoterminowe, które oparte jest na wspólnocie przekonań i wartości i celów, też, prawda? Takich związanych ze zrównoważonym rozwojem. Innym przykładem jest firma Dillinger i próba stworzenia niskoemisyjnej stali. A ten element jest wykorzystywany znowu w kolejnym partnerstwie, w tym razem z Vestasem, czyli w którym umówiliśmy się, że jeśli powstaną niskoemisyjne turbiny, to my będziemy je wy wykorzystywać w naszych morskich farmach wiatrowych. Czyli też ten, to nasza siła nabywcza siła inwestora, ale siła też klienta, który dokonuje zakupów w ramach łańcucha dostaw i który mówi: My mamy pewne wartości. My mamy pewne zobowiązania, co do których się zadeklarowaliśmy i my wykorzystujemy siłę naszego kapitału do osiągnięcia tych celów. I to są te, takie stricte biznesowe partnerstwa, ale te, o których mówiłaś jeszcze na przykład, tak jak bardzo, takie szczególnie mi bliskie partnerstwo z siecią badawczą Łukasiewicz w Polsce, bo ja tutaj z zespołem pracowałem z kolegami, koleżankami z sieci prawie dwa lata na tym, żeby to się wydarzyło z jednej strony, E, właśnie e, naukowcy z sieci badawczej przygotowywali projekt, my poszukiwaliśmy dla nich materiałów. Materiały dotarły, oni je badają, będziemy mieć niedługo wyniki. Ono dotyczy zamknięcia obiegu w ramach produkcji właśnie łopat e, turbin e, wiatrowych. I tutaj w zasadzie już komponenty morskich farm wiatrowych są poddawane recyklingowi w ramach mniej więcej, w, nasze, w naszym przypadku około 90, 95%. I pozostaje ten jeden e właśnie element, którym są kompozyty wykorzystywane w łopatach. I to jest te 5%? I to jest te 5%, które jest kluczowe. I znowu jest już kilka firm, instytutów badawczych na świecie, które próbują znaleźć metodę odzysku tych kompozytów, tych materiałów, a następnie zastosowania ich ponownie. Bo to są te elementy, w których buduje się morskie farm tak jak mówiliśmy, stal, czy medale ziem rzadkich właśnie, czy pewne rodzaje kompozytów, no, to są też wartościowe materiały. Wiemy, że żyjemy na jednej planecie, nie ma ich wielu, że ta, mamy ograniczoną ilość zasobów, z których możemy korzystać, i coraz bardziej istotne staje się odzyskiwanie tych materiałów, które używamy. Również ze względu na to, że powoli zbliżamy się do tego etapu, kiedy te pierwsze morskie farmy wiatrowe, akurat w przypadku windy, by wspominanej tutaj już w dziesiątym pierwszym, to już się wydarzyło, czyli one zostaną ponownie będą musiały być rozmontowywane i wtedy, co z nimi robić? My zobowiązaliśmy się w ramach Orsted i naszej tej globalnej polityki, że żadna z naszych turbin nie znajdzie się na składowisku odpadów, więc musimy teraz szybko biec, żeby zdążyć i tutaj właśnie bardzo nam, dla nas bardzo ważni, pomocni są naukowcy czyli partnerzy. na całym świecie, partnerzy, którzy nam w tym biegu naszym, tej naszej sztafecie pomagają. Jeśli mówimy o transformacji energetycznej, to myślimy zwykle o dekarbonizacji, o zamknięciu kopalń węglowych, o przejściu na odnawialne źródła energii, ale ogromnym wyzwaniem jest też dystrybucja, nie tylko produkcja, ale też dystrybucja tej zielonej energii. Czy wy w Orsted macie w planach też rozwijać się w tym kierunku? Jak już zrealizujecie wszystkie cele, o których powiedziałaś, czyli to przejście, czy dojście do etapu nie tylko zerowymisyjności, ale też tego pozytywnego wpływu na środowisko? Na pewno nasze myślenie jest kompleksowe, i rzeczywiście hybrydy no, są ważnym elementem naszej polityki innowacyjności. Nawet podczas tegorocznej konferencji Wind Europe, Orsted. Wspólnie z kolejnym partnerem, czyli właśnie Elia Group, czy to jest operator sieci elektroenergetycznej z Belgii, opublikowaliśmy taki raport dotyczący właśnie zupełnie nowego w ogóle myślenia o systemie elektroenergetycznym w Europie w ramach basenu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego o interkonektorach o rozwiązaniach właśnie hybrydowych, o podłączeniu morskich farm wiatrowych do co najmniej dwóch krajów, o magazynach energii i oczywiście tutaj już wcześniej wspominanych też rozwiązaniach, które mogą nam pozwolić odzyskiwać zieloną energię i tworzyć z niej inne paliwa. To wszystko jest nam bardzo bliskie. W tej chwili prowadzimy już kilkanaście w Europie projektów właśnie związanych z tymi paliwami Power to Extra, gdzie Wykorzystujemy morską energetykę wiatrową do produkcji, czy to wodoru, właśnie, czy, czy tego amoniaku. I szukamy. Myślę, że nie jesteśmy jedyni, tego świętego Grala, czyli modelu biznesowego, który pozwoli nam na skalowalność tych rozwiązań bo rzeczywiście myśl, myślenie o transformacji energetycznej, o włączeniu odnawialnych źródeł energii, no to jest myślenie bardzo kompleksowe, również o e, właśnie magazynach energii na przykład, tak, czy o zupełnie innym patrzeniu na użytkowników energii. Takie pilotażowe, nie wiem, projekty w Niemczech na przykład na poziomie samorządów patrzyły na wykorzystanie samochodów elektrycznych jako potencjalnie elementów całego systemu, prawda, i, i magazynów w pewnym sensie energii. Na no, projekty, które w tej chwili dzieją się także w Polsce, czyli próba zachęcenia użytkowników do wykonywania nawet na poziomie gospodarstw domowych pewnych działań, zużywania energii w momencie, kiedy mamy na przykład wiatr albo słońce, prawda? Czyli pewien sposób myślenia kompleksowym o sieci jako systemie, który jest ze sobą połączony. Na pewno jest też taki sposób, o którym myślimy zarówno biznesowo, ale też właśnie z perspektywy optymalizacji i efektywności tego wykorzystania, no i też już z takiej, takiej największej perspektywy, czyli bezpieczeństwa energetycznego. Ja tu dużo usłyszałam o szansach i, i takich pozytywnych inspiracjach, ale, ale muszę spytać też o wyzwania, czyli o te trudności, na które branża offshore, jak każda inna branża w swoim rozwoju napotyka. Czy macie listę takich wezwań, które. Już występują, na pewno wystąpią, z którymi już teraz musicie się mierzyć, albo zastanawiacie się, jak się z nimi zmierzycie w przyszłości. No, ostatnie 2-3 lata, myślę, dotknęły wszystkie branże i sektory, szczególnie ze względu na i pandemię, i na wojnę na Ukrainie. I to odbiło się bardzo konkretnie na z jednej strony wyzwaniach w łańcuchu dostaw. Po prostu przerwaniem łańcuchu dostaw, ogromną zmianą kosztów, na przykład stali właśnie, czy nawet energii. I to widzieliśmy i widzimy. Jest bardzo poważne wyzwanie, także dostęp do kapitału dla naszych podwykonawców, a w konsekwencji oczywiście dla wszystkich inwestorów morskich, lądowych, farm wiatrowych, czy w ogóle dużych projektów infrastrukturalnych, bo to nie jest tylko specyficzne dla naszej branży. Te łańcuchy dostaw, które dotychczas funkcjonowały, to no one muszą ulec zmianie. I to nam ta rzeczywistość ostatnich kilku lat bardzo wyraźnie pokazuje. Myślenie o zasobach właśnie, o metalach ziem rzadkich, no to jest kolejny element, który już nie jest tylko w przestrzeni naszych przekonań czy wartości, ale bardzo klarownie, Również odbija się na modelu biznesowym projektu. więc to są na pewno te elementy, na które musimy zwracać uwagę. Szczególnie kolejny, na pewno ważny właśnie wątek, któremu się przyglądamy i które też jest wyzwaniem, czyli właśnie bezpieczeństwo energetyczne. I z jednej strony widzimy wyraźnie, że dużo większe jest zrozumienie teraz, myślę, w Europie, jak ważne jest odejście od bycia uzależnionym od paliw kopalnych. Jak to jest kluczowy dla nas w Polsce i w Europie element, ale też właśnie jak dużym wyzwaniem jest zrealizowanie projektu, który, którego w tej chwili dostawcy no, pochodzą z całego świata, na przykład, albo które opierają się na, na tych zasobach, które ostatnio są e, coraz trudniej dostępne albo coraz droższe. I to na pewno jest jeden bardzo ważny element, który zauważyliśmy. Drugi to jest oczywiście szansa, bo mamy jasną i klarowną politykę europejską, która wskazuje nam, e, jako inwestorom, że morska energetyka wiatrowa to jest ważne źródło energii, które będzie w Europie rozwijane, ale w związku z tym, że jest takie oczekiwanie, że będziemy rozwijać szybciej się, i projekty szybciej, bardziej efektywnie, no to oczywiście też konkurujemy o obszary, które są dla nas dostępne, konkurujemy o te łańcuchy dostaw, ale też musimy dużo lepiej i sprawniej współpracować z administracją publiczną w kontekście wszystkich procesów pozwoleń. I to jest na pewno też jeden z takich ważnych elementów, o których mówimy w zasadzie we wszystkich krajach europejskich: że ten proces pozwoleń, decyzji środowiskowych i wszystkich innych elementów, które z jednej strony my jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby nie tylko zgodnie z prawem, ale też no, z najwyższymi standardami realizować nasze projekty, ale jest to też bardzo ważne, żeby te procedury przebiegały jak najsprawniej. Do no, tej chwili zajmuje to lat. A te w tej chwili zajmuje to lat. Czy ten globalny cel, jaki ma ORSTAT, czyli produkcja ze źródeł odnawialnych 35 do 38 GB globalnie do 2030 roku, to jest coś, co jest w zasięgu Waszych rąk? To się uda. Jakie są szanse, że coś pójdzie nie tak, a jakie są szanse, że mamy to? Ja myślę, że to jest. Yy... Bardzo ważne, żeby z jednej strony stawiać sobie ambitne cele, a z drugiej strony mieć odwagę weryfikowania ich na bieżąco. Jesteśmy cały czas w procesie weryfikowania naszego portfolio pod kątem jego właśnie efektywności, skuteczności, optymalizacji i jednocześnie cały czas budujemy partnerstwa, tworzymy nowe projekty. Pipeline no, projektów, które chcemy realizować. Tutaj Polska na pewno jest też dla nas bardzo ważnym rynkiem w Europie, więc my widzimy, że to nie tylko od nas zależy, natomiast jesteśmy zdeterminowani, żeby to, co robimy, robić jak najlepiej, i jak wiesz, przyświeca nam cel. Czym takie marzenie, a nawet jest to wizja naszej firmy, czyli świat zasilany wyłącznie odnawialnymi źródłami energii i chcemy tą naszą część tej wizji zrealizować. Ja sobie myślę, że robicie jeszcze jedną ważną rzecz, a mianowicie, przywracacie wiarę w pracę wspólną, czy też popularyzujecie współpracę, co jest wydaje mi się, bardzo cenne nie tylko. W takiej biznesowej perspektywie, ale też międzyludzkiej. I myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, i trudno się o nim opowiada, kiedy nie ma się takiego doświadczenia, właśnie współpracy. Ale kiedy my możemy już mówić o wielu, czy pokazywać wiele przykładów projektów, które były realizowane w partnerstwie, teraz realizujemy bardzo ważny projekt w partnerstwie z Polską Grupą Energetyczną. Czyli projekt morskiej farmy wiatrowej Baltica, i to są dwa etapy. Mówimy o tym, że chcemy zasilać 4 miliony gospodarstw domowych w Polsce zieloną energią wspólnie. To też jest właśnie ten przykład, kiedy jeszcze kilka lat temu to wydawałoby się niemożliwe, a teraz bardzo realnie Orsted wspiera transformację polskiego systemu elektroenergetycznego. I mamy nadzieję, że tutaj zadzieje się to, co właśnie na wielu rynkach i, i w tych wielu innych przykładach. Czyli, że będziemy w stanie pokazać, że to partnerstwo przynosi wspólną wartość. Dla obu partnerów i, i jeszcze dla, I dla sprawy. społeczności i dla spraw. I tego się trzymajmy. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. Joanna Wisbielawicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku Orsted Offshore Polska, była moimi i Państwa gościem. Dziękuję. Głosem eksperta podcast zawierał lokowanie marki.